Po kilku dniach biwakowania i długodystansowych wycieczek rowerowych, postanawiasz jechać prosto do domu, jadąc ze stałą prędkością. Po dwóch godzinach jazdy jesteś 60 km od domu, a po czterech godzinach jazdy jesteś 30 km od domu. Ile godzin zajmie ci powrót do domu od chwili powzięcia postanowienia o powrocie? No dobrze, może te dane, które tutaj są podane w zadaniu, zapiszę sobie w postaci tabeli. Czyli tak, tutaj będzie czas, który będę mierzył w godzinach. Tutaj będzie odległość do domu, którą oznacza literką S, i ta odległość jest mierzona w kilometrach. No i teraz mamy podane w zadaniu, że po dwóch godzinach jazdy, odkąd już postanowiłem jechać do domu, mam jeszcze 60 km do przejechania. Czyli po dwóch godzinach mam do przejechania jeszcze do domu 60 km, a po czterech godzinach mam jeszcze 30 kilometrów do przejechania. Czyli po czterech godzinach jazdy do domu mam jeszcze 30 km. No i teraz bardzo istotna informacja jest tutaj, że jadę ze stałą prędkością. To oznacza, że w równych odstępach czasu pokonuję równe odległości. Ile czasu minęło pomiędzy tymi dwoma punktami, pomiędzy tymi dwiema chwilami, które tutaj są podane? No tutaj minęło dwie godziny. Tutaj czas, przyrost czasu jest równy dwie godziny. A o ile zmalała odległość do domu? No odległość do domu zmalała o 30 Kilometrów. No to jeżeli pokonuje w równych odstępach czasu równe odległości, to oznacza, że jeżeli miną kolejne dwie godziny, czyli tutaj czas znowu powiększy się o dwie godziny, to powinna odległość znowu zmaleć o tę samą wartość, czyli o 30 km. No i to jest dobrze, dlatego że jak przyjadę kolejne 30 km, no to 30 30 zostanie mi 0, czyli będę w domu. A czas, który upłynie, no to zwiększy się o dwie godziny, czyli 4 plus 2 to będzie 6. No, i rozwiązałem zadanie. Po 6 godzinach będę w domu. Taka jest odpowiedź. No i w zasadzie moglibyśmy skończyć, ale chciałbym teraz trochę jeszcze głębiej przeanalizować tę sytuację opisaną w zadaniu. Na przykład możemy zapytać, jak daleko byłem od domu w chwili, kiedy postanowiłem wracać, w chwili, kiedy zacząłem wracać. Zastanówmy się, czy możemy na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj ja teraz sobie. Tę tabelkę trochę powiększę. Wezmę to skopiuję i przesunę trochę w dół, żeby mieć miejsce na jeszcze jeden wiersz w mojej tabeli. Dlatego, że chciałbym tutaj cofnąć jeszcze trochę w czasie. Jeszcze o dwie godziny, na przykład. Bo jak cofnę się o dwie godziny jeszcze, to jaki tutaj będzie czas? Jaka to będzie chwila? Ile tutaj musi być. Równy czas, żeby po dodaniu 2 godzin było 2. No tutaj czas musi być równy 0. 0 dać 2 to będzie 2. No a jak tutaj odejmuję 30, to ile tu musiało być, żeby po podjęciu 30 było 60? No tutaj musi być wtedy 90 km. Czyli widzimy, że w chwili 0, w chwili kiedy zacząłem wracać, miałem do przejechania jeszcze 90 km. No, i przez pierwsze 2 godziny przejechałem 30, przez drugie 2 godziny 30, przez trzecie 2 godzin, godziny 30. Czyli w sumie musiałem przejechać 90 km. Jest to wszystko bardzo proste i logiczne. Kolejna rzecz, którą chciałbym zrobić, no to chciałbym teraz narysować wykres, jak zmienia się odległość do domu w zależności od czasu. No to narysuję sobie teraz ten wykres. Wezmę tutaj. Pionowo narysuję sobie S. To będzie odległość do domu. A na osi poziomej będę miał czas. Czyli będę rysował wykres odległości do domu jako funkcji czasu. No i tutaj będę miał te punkty, które są w tabeli, czyli 2 godziny, 4 godziny 6. A tutaj będzie 30, 60, 90, czyli mamy tak. W chwili 0 jestem 90 km od domu. Po dwóch godzinach jestem 60 km od domu, po czterech godzinach jestem 30 km od domu, a po 6 godzinach no, jestem na miejscu, tak w tym punkcie. W chwili początkowej jestem w tym punkcie. No i teraz, żeby znaleźć tę zależność od czasu, to, to wystarczy te dwa punkty połączyć linią prostą, linią prostą, ponieważ jadę ze stałą prędkością, czyli po prostu. Startuję stąd i skończę tutaj. Tak wygląda zależność odległości od domu od czasu. Ona maleje z czasem. Ja się do domu przybliżam ze stałą prędkością. To, co jeszcze chciałbym tutaj zrobić, no to obliczyć, jaka jest ta prędkość. Czyli inaczej mówiąc, jakie jest nachylenie tej prostej tutaj, z jaką prędkością ja jechałem. To weźmy te dwa punkty, które mamy podane w zadaniu. Mianowicie ten, tak, czyli że po dwóch godzinach jestem 60 km od domu. I ten, że po 4 godzinach jestem 30 km od domu. No i zobaczmy, ile tutaj czasu upłynęło, czyli delta T, zmiana czasu, ile jest równa. No to jest to, co tutaj już obliczałem wcześniej, to jest 2 godziny. A o ile zmalała wtedy odległość? No odległość wiemy, że zmalała o. 30 km, czyli delta S, zmiana odległości, jest równa minus 30 km. No więc prędkość, stosunek delta S do delta T jest równa minus 30 km przez 2 godziny. Czyli ta prędkość jest równa, no jak to podzielę, to będę miał minus 30 na 2, to jest 15 km na godzinę. No i chciałbym jeszcze tutaj na koniec napisać wzór tej prostej, wzór tej funkcji, która opisuje mój powrót do domu. No i ten wzór będzie wyglądał tak, że to jest S od T jako funkcja czasu. No startuję w chwili początkowej z odległości 90 km a następnie ta odległość maleje z taką prędkością. Czyli muszę odjąć 15 km na godzinę, taki, taka jest ta prędkość, razy czas, który upłynął. Odległość od domu maleje proporcjonalnie do czasu, który upłynął, właśnie taka jest ta, ta stała proporcjonalności, ona jest równa nachyleniu tej krzywej. Oczywiście nie musiałem robić tego rysunku, i tych rachunków, żeby odpowiedzieć na pytanie postawione w zadaniu. Dlatego, że na pytanie postawione w zadaniu odpowiedzieliśmy już dosyć szybko, że po 6 godzinach jadę do domu. Ale czasami warto sobie głębiej przemyśleć opisaną sytuację, żeby mieć taki głębszy wgląd, lepsze zrozumienie tego, co się dzieje. No i dlatego tutaj postanowiłem zilustrować to zadanie jeszcze tym wykresem i tymi rachunkami, które tutaj są.